dobry. Gdybym dała Ci zaczarowaną różdżkę, dzięki której mógłbyś spełnić swoje najskrytsze marzenie, to co to by było? Pytanie nie jest proste. Najskrytsze moje marzenie. Ja jestem osobą taką, która może nie patrzy pod kątem prywatnym, osobistym, tylko bardziej pod kątem ogółu, tak, społeczeństwa. I może to bym wykorzystał dla innych osób, tak, żeby w jakiś sposób pomóc innym. Tak. To by mogły być różnego typu działania. Tak. Czy po prostu chociaż na ten jeden dzień, żeby osoby, które są chore, tak, w jakimś stopniu niepełnosprawne, żeby mogły chociaż przez ten jeden dzień poczuć się w pełni zdrowie, w pełni sił i żeby mogły pokorzystać tak jak inne zdrowe osoby z tego jednego dnia. Gdybym miała taką magiczną różdżkę, no to tylko, żeby cofnąć czas i żeby moja nastka była w pełni sprawna. No. Najbardziej chciałabym, żeby moja córka Helena była zdrowa. Dla mnie takim najważniejszą sprawą, no i w sumie marzeniem jest to, żeby właśnie dzieciaki moje były zdrowe, żeby nie chorowały, bo to niestety Kuba jest po przejściach. Dużo nerwów to kosztowało, dużo zdrowia. Nawet teraz. Jak sobie o tym przypomnę, to jest ciężko. Dla mnie najważniejsze są teraz dzieci. Żeby nigdy ich nie zabrakło przy mnie. Chciałabym, żeby moja córka zaczęła mówić i powiedziała do mnie mamo. Przede wszystkim, żeby dzieci były zdrowe. I moja rodzina cała. Jak jest zdrowie, to jest wszystko. Tak mi się wydaje. To jest takie moje najskrytsze marzenie. Czarodziejska różdżka ma swoją moc. Może zdziałać wszystko. Tą czarodziejską różdżką chciałabym zamalować świat w kolorach tęczy, w przyjemnych barwach, w przyjemnych odcieniach, ponieważ ten kolor wiąże się z nadzieją, z miłością, z bliskością i z rodziną. A rodzina jest najważniejsza. Najważniejsza jest to, żeby dobrze funkcjonowała, żeby czuła się bezpieczna, zaopiekowana i żebyśmy wszyscy w tej rodzinie czuli się komfortowo, czuli się sobie potrzebni i czuli się sobą zaopiekowani. I taką różdżką objęłabym całą moją rodzinę, żebyśmy wszyscy mieli radość z życia i mogli się nią cieszyć do końca świata i o jeden dzień dłużej. No przede wszystkim, że moje dzieci wyzdrowiały mnie. Gdyby była taka możliwość, to pewnie bym tak zrobił. Taką tą różdżką, bo no, nie ukrywam, choroba jest ciężka, tak? A pewnie wszyscy by tego chcieli dookoła, żeby te nasze dziaczki wyzdrowiały. W tej chwili mamy dwóch synów, gdzie ta choroba jest praktycznie nieodwracalna w tej chwili. Także pewnie to było moje takie marzenie najważniejsze. Gdybym miała taką zaczarowaną różdżkę i mogła spełnić jedno marzenie, to chciałabym, aby Bartek kiedyś wstał, o własnych nóżkach przyszedł i powiedział: mamo, kocham cię. Pierwsza myśl, która w sumie mi przyszła do głowy taka,
bardzo szybko w sumie, bo teraz chciałbym, żeby Kacper był zdrowy, tak? Żeby zrozumiał świat, który go otacza, żeby zrozumiał ludzi bez pomocy osób trzecich, tak? Kiedyś. Żeby wyrósł na dobrego człowieka, żeby zrozumiał, żeby wiedział, że świat, w którym żyjemy, jest jego światem także, tak? No na pewno bym chciał, jakbym miał taką magiczną różkę, to na pewno bym chciał, żeby Kacper był zdrowy. Żeby no, wszystkie problemy wtedy by zniknęły, jakie mam, bo byłem to... No, nie mam żadnych problemów, tylko naszym największym problemem to jest tak, żeby Kacperka przygotować do samodzielnego życia, żeby jakoś sobie poradził, jak nas zabraknie. U nas na przykład było też, wiesz, pragnienie, tak, że o Jezu, ja marzę o tym, żeby on chodził, ja marzę o tym, żeby on był zdrowy, mądry i chodził do szkoły, studia i wiesz, jakieś tam swoje chore ambicje spełnić względem niego. Bo dla mnie teraz najważniejsze jest to, że on jest zdrowy, jak nie ma grypy, anginy i tych wszystkich innych zaraz. A to, że jest inny, to nie znaczy, że on jest gorszy, tak? On jest uśmiechnięty, on jest zadowolony. Ja nie wiem, jak on w tej rzeczywistości teraz się odnajduje, tak? Bo on jest mały, on ma 5 lat. Ale wydaje mi się, że on nie ma takiego poczucia, że on jest gorszy w tej niepełnosprawności swojej. Bo mówię, bo on z takich rzeczy, on właściwie nam otworzył oczy. Bo to był też, wiesz, taki owczy pęd. A żeby on miał to, a żeby był taki, a żeby to było tak, a to tak. To tak się w tym wszystkim zatraca człowiek. A jak sobie, wiesz, da, odpuści i zobaczy, że dziecko się cieszy, bo dostało jakiś plastikowy samochodzik, albo próbuje biegać, gdzie jeszcze dobrze nie umie chodzić, i on czerpie tą radość, no to się stara czuć, żeby on był szczęśliwy. Bo marzenia są po co? Marzymy o czymś, co daje nam szczęście, a ja to szczęście mam. I już jakbym chciała czegoś więcej, to by było chyba nadużycie, wiesz. Nie to, że jest cały czas pięknie i kolorowo, nie, ale są te chwile takie gorsze chyba po to, żeby pokazały nam, że my możemy się cieszyć z tego, co, na co kiedyś byśmy uwagi nie zwracali. I ja mówię, i to, że jakby ktoś mi powiedział, że 6 lat temu, że będę miała niepełnosprawne dziecko i on da mi tyle radości, co mi daje teraz, ja bym nigdy w życiu w to nie uwierzyła. Monia, bo ja kiedyś to myślałam o milionach, willach, podróżach wielkich. A teraz owszem, to nie jest tak, że takie życie jałowe, aby przeżyć je, tak? Są jakieś cele, pragnienia. Jak się spełni, no to rewelacja. A jak nie, no to są inne dążenia, tak? Inne wartości. Doszłam do wniosku właśnie, że my musimy radość czerpać z tego, co my tutaj jesteśmy. My jesteśmy tu na chwilę. Mamy dać im szczęście, tak, dzieciom, bo potem chcieliśmy dzieci, żeby im dawać szczęście, a oni nam się odwdzięczają tym samym. Dają nam szczęście swoje. Ja się cieszę z tego życia. Jest jak jest, mogłoby być lepiej, ale mogłoby być i gorzej. To niech będzie tak, jak jest.